Dzień dobry, witajcie. W tym materiale postaram się odpowiedzieć na pytanie, które sam sobie zadałem, które widzicie w tytule. Czy faktycznie grom jest gorszy od błyskawicy? Czy przez to gorzej się nim gra? No cóż, rozłożymy to sobie trochę na części pierwsze. Nie będzie to tak, jak kiedyś było porównanie kontra punkty na punkty, bo w zasadzie za dużo przy tym roboty i tak dalej, ale myślę, że i tak będziecie zadowoleni, bo porównam sobie mniej więcej wszystko po kolei. I w zasadzie może zacznę od artylerii głównej, bo to jest jakby najważniejsze, no może prawie, taki jeden z ważniejszych punktów, jeżeli chodzi o porównanie tych dwóch okrętów. I w zasadzie główna różnica to zasięg oraz brak apeków na gromie. Zasięg na rzecz błyskawicy, która ma bazowo większy ten zasięg, niedużo, ale jednak większy, razem z perkiem, gdzie raczej na tych okrętach dorzucamy sobie perk na zwiększenie zasięgu, to już jest różnica całkiem spora i jest ona mocno odczuwalna, zwłaszcza przy rzutach na wyższych tierach, bo tymi okrętami gra się tak trochę bardziej jak lekkim krążownikiem, przepraszam, czyli staramy się, raczej nie pchamy się w kapa, staramy się walczyć o jego w drugiej części bitwy, a tak to robimy sobie obrażonkę na panckach, na krążkach, gdzieś tam barając na tym swoim maksymalnym zasięgu i paląc, więc błyskawica nadaje się do tego lepiej, bo bazowo ma większy zasięg, do tego dorzucam sobie perka i wychodzi nam z tego no, większe możliwości, jeżeli chodzi o walkę z jakimś konkretniejszym przeciwnikiem, bo jak przytrzymamy sobie krążownik na dalszej odległości, tym mniejsza szansa, że nas trafi, więc jest wtedy lepiej. No i brak apeków na gromie to jest spora różnica. Co prawda wiadomo, że na błyskawicy nie korzystamy z nich cały czas, ale na bliższe odległości, gdy chcielibyśmy spuszować jakiś lekki krążownik i zadać mu trochę większe uszkodzenia, to na błyskawicy możemy to zrobić, na gromie niestety nie. Na gromie jesteśmy skazani cały czas na te apeki i, przepraszam, na haeki i co? No i nic, walimy z haeków i nie mamy innej opcji. No, na błyskawicy możemy gdzieś tam czasem zaszaleć, przełączyć się na apeki i zdarzyło mi się na błyskawicy cytadele na lekkich krążkach robić, więc czemużby nie. Reszta w zasadzie parametrów, tak jakby jeżeli chodzi o parametry samych haeków, jest praktycznie identyczna. Wszystkie, jeżeli chodzi o zadawane uszkodzenia, prędkość wolotową, w zasadzie wszystko jest identyko, penetracja, szansa na pożar, nawet waga pocisków jest identyczna, więc działa, jeżeli chodzi o artylerię główną, haeki, mamy wszystko identyko, poza tym, że mamy zasięg i no i mamy apeki po stronie błyskawicy, ale za to grom ma ciut mniejszy spot, bo ze względu na to, iż ma mniejszy zasięg bazowo, to ma też mniejszego spota. Tam też niewielka różnica jest, ale tych paręset metrów, bodajże 200 czy 300 jakoś tak po zwiększeniu tego na maksa, no to już jest czasem odczuwalne. No i przede wszystkim to, w czym grom jest jeszcze ciut lepszy, to przestawianie steru, które w sumie na tym, porównując te dwa okręty, jest dosyć ważne, bo tutaj jak popłyniemy sobie gdzieś tam dalej błyskawicą, no to te przestawianie steru nie robi już takiej różnicy, ale na bliższych kontaktach, gdzie spróbujemy na przykład spuszować jakiś nieprzyjacielski niszczyciel, wyminięcie torped będzie łatwiejsze na gromie, niżeli na błyskawicy. Tam też są setne sekundy różnicy, ale te setne sekundy mogą czasami uratować nam tyłek. Niestety, jeżeli chodzi o torpedy, no to wygrywa błyskawica. W zasadzie wszystkie parametry torpedy poza prędkością są na rzecz błyskawicy. Zacznijmy. No wiadomo, jest 72 węzły kontra 57 węzłów, tylko że jednocześnie te torpedy na gromie mają 1,6 spota, a na błyskawicy 1,2 i w zasadzie różnica w reakcji jest taka, że szybciej zobaczą torpedy, mimo tego, że są szybsze, szybciej zobaczą torpedy z groma niż z błyskawicy. No i przede wszystkim na tych okrętach nie gra się na torpedy, ale jak tam gdzieś coś spuszować, coś jakby zjolować, no to większe szanse są na błyskawicy, bo po pierwsze ma ona w zasadzie ponad dwukrotny DPM, bo DPM torped groma to 36 tysięcy z groszem, a DPM torped błyskawicy to 74 tysiące z groszem, więc różnica jest konkretna. Zasięg o pół kilometra większy na błyskawicy, obrażenie na torpedę 14-400 kontra 7,5, no to jest spora różnica. Nawet szansa na zalanie jest o wiele większa na błyskawicy, bo jest w zasadzie też ponad dwukrotnie większa, bo bazowo na gromie to 119%, a na błyskawicy 240%. No i krótszy reload o 5 sekund na błyskawicy. No i jedyne, w czym właśnie grom jest lepszy, to prędkość tych torped. I uwierzcie mi, mając
mając taką alfę, nie jesteście w stanie praktycznie nic zjolować. A błyskawica jednak gdzieś tam na tych 8-kilometrowych torpedach, posiadając 6 torped po 14-400, no to też grubszy cel będzie ciężko zjolować, ale jednak większe szanse na zatopienie okrętu, gdyby tam jakaś torpeda nie trafiła, tudzież oczywiście saturacja, bomba torpedowa i tak dalej, więc no torpedy zdecydowanie jakby punkty dla błyskawicy na sobie tutaj poradzi zdecydowanie lepiej, więc artyleria główna i torpedy, czyli te główne główne jakby nasze, znaczy według mnie najważniejsze, jeżeli chodzi o gameplay tych okrętów, punkty są dla błyskawicy, bo jednak artyleria i tak dalej, no robi tu różnicę i gra się tym przyjemniej, zwłaszcza odczuwamy to w rzutach na 9 tiery. Na 7, 8 jeszcze tego zasięgu aż tak nie brakuje, ale na tym, na wyższych, no to już tam czasem jest nieprzyjemnie. No ale za to pelotka po stronie Groma. Pelotka, nieduża różnica też, ale jednak po stronie Groma. Grom ma ciut lepszą aury i gdzieś tam większe obrażenia zadaje, co nie znaczy, że od razu będzie strącać samoloty. Nie. Jakby zdecydowanie nie, więc musimy to mieć na uwadze, że ona jest lepsza, ale nie oznacza od razu, że będziemy jakoś super. No i w sumie tak podsumowując te po części punkty, które parametry, które wymieniłem, to wychodzi nam coś takiego, że błyskawica lepiej sprawdzi się w natarciu, wsparciu, a Grom w jakimś takim bliższym dystansie i walce już bezpośrednio przed zniszczycielami. Tylko że problem polega na tym, że w tych punktach, których jakby Grom wygrywa, czyli powiedzmy w kamuflażu i manewrowaniu, te różnice są naprawdę niewielkie, więc no i to już jest jakby, że tak powiem, cała zabawa pogrzebana i według mnie osobiście Grom jest gorszy od błyskawicy, ale niewiele. Ale czy to znaczy, że się z nim źle gra? Nie, zdecydowanie nie. Gra się z nim też przyjemnie. Czuć tą różnicę w kamuflażu manewrowości, że tam gdzieś tam niekiedy można się pojawić ciut wcześniej, ciut później. Ciut różnicę w torpedach, że one docierają szybciej do celu, ale robią niestety mniej. No i ciut różnicę w artylerii głównej, zwłaszcza gdy rzuci na te wyższe tiery i brakuje tam czasami, żeby wyjść poza zasięgu radaru i jeszcze gdzieś tam coś oklepywać. Sprzęt eksploracyjny mamy w zasadzie to samo, tylko że oba okręty posiadają identyko dym, tylko różnią się dopałką do prędkości. Grom ma o jedną więcej, ale błyskawicy trwa dłużej, więc w sumie wychodzi na to samo, jeżeli chodzi o sprzęt eksploatacyjny, bo błyskawicy trochę dłużej popłyniemy na dopałce, ale za to dłużej na nie poczekamy, ale Grom ma ich więcej, ale za to krócej działają. Tak mocnym skrótowieniu, a więc w sumie tutaj mamy remis. Więc zestawienie błyskawicy i Groma dla mnie osobiście, błyskawica jest ciut lepsza, ale to tak jak wspomniałem, nie znaczy, że Gromem gra się gorzej, jest całkiem przyjemnie. Pograłem nim, jest fajnie, można w zasadzie, jeżeli jest ktoś, kto ogląda i nie ma błyskawicy na przykład, to warto sobie do tego Groma, myślę, że to nie jest żaden problem, dolecieć sobie do 7, zrobić sobie Groma, trochę nim pograć i sprawdzić, czy taki gameplay wam pasuje, bo to nie jest na pewno coś, co przypasuje wszystkim. To jest, do tego trzeba się też troszkę nauczyć, trzeba mieć trochę ograne mapy, wiedzieć jaką pozycję dobrać, bo żeby wykorzystać pewien potencjał błyskawicy, tudzież Groma, to już trzeba trochę o gierce wiedzieć, ogarniać i tak dalej, a potencjał jest naprawdę spory. No błyskawicy udawało mi się już nieraz przekroczyć 200 tysięcy i robić naprawdę fajne bitwy na streamach, więc myślę, że Gromem też się uda. Będzie to ciut ciężej, ale też się da, więc jakby dlatego warto sobie gdzieś tam tym Gromem pograć, tym bardziej, że błyskawica, przynajmniej w momencie, w którym nagrywam, jest jeszcze dostępna za węgiel, więc nie trzeba wydawać na nią złotówek, można sobie ją gdzieś tam wziąć za darmo ze zbrojowni, ale tak czy siak lepiej wcześniej, no drzewkowy okręt to jednak drzewkowy okręt, węgiel sobie lepiej zostawić na coś wyższego, a wcześniej przetestować sobie Groma, no i popływać nim, potestować, sprawdzić, czy taki gameplay wam pasuje. Kapitana gdzieś tam znajdziecie na kanale na pewno, bo jest to w zasadzie ten sam kapitan i tutaj, więc jak najbardziej warto spróbować, bo może się wam spodoba. Ja lubię akurat ten gameplay, ostatnio zresztą dużo grałem błyskawicą na streamach, mogliście w sumie tam sporo tego zobaczyć, chociaż ostatnio trochę mniej, bo już się trochę przejadła, ale tak, całkiem sporo bitewek na błyskawicy rozegranych mam. Także siak,
Wrócę jeszcze na chwilę do tematu OPEC-ów w całej w sumie tej linii, tak na koniec tego materiału, bo mnie to osobiście boli bardzo, że tych OPEC-ów nie ma. Wspominałem już nieraz w materiałach i dalej będę o tym wspominał, bo to bardzo mocno według mnie ograniczyło możliwości. Tym bardziej, że na tych wyższych tierach brakuje czasami na hajkach penetracji i wtedy można by się przyłączyć na OPEC-i gdzieś tam po nadbudówkach, w mniejszych, lekkich krążkach, w mniejszych celach. Robić lepsze obrażenia niż robimy hajekami, ale niestety. No niestety linii zabrano, bo tak i tour de balance i tyle w temacie. Dajcie znać, co myślicie ogólnie o gromie, jak tam wam się grało, jakie wrażenia, czy też uważacie to co ja, czy raczej się z tym nie zgadzacie. I no i oczywiście co myślicie o braku apeków. Chętnie poczytam wasze zdanie, chętnie się tym zapoznam. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Jak zawsze zapraszam na inne i trzymajcie się, hejo. Pa, pa.